mówimy teraz na przykład o całej płycie mojego przyjaciela, mojego brata Farida Benga, to na przykład tam jest co sekundę obrażona czyjaś matka i tak dalej. I są po prostu różne kultury, co kraj to obyczaj. Więc jeżeli nie chcesz, żeby ktoś sięgał po piwnicę umysłową, to też nie obrażaj artysty, nie? Ale to idzie w dwie strony, także z tej strony mogę tylko powiedzieć, że z mojej strony jest wszystko jasne, wszystko przyjemne i tak dalej. I nie chciałem na pewno kogoś urazić i uważam też, że to nie ma miejsca w polskim rapie, bo w Polsce po prostu inaczej się na niektóre rzeczy patrzy. Czy będziesz na święta w PL? Mi się wydaje, że raczej tak. Także chciałem tylko wam to powiedzieć, po prostu żebyście też wiedzieli, że to nie ma sensu z każdym się kłócić wiecznie i tak dalej. On nadreagował, ja nadreagowałem i tak dalej, nie? Tutaj to nie ma w ogóle znaczenia, czy kto, gdzie, tam, w którym kraju i tak dalej siedział, czy cokolwiek, bo to jest tak jakbyś, jak ja bym teraz wziął, kurwa, że jeden polski artysta przyjeżdża tu do Hiszpanii, czy bodajże, kurwa, do mnie do Chile, czy cokolwiek, ja bym się rzucił w 200 na niego, no to tam by nic by po nim nie zostało, więc w takim razie ja tak samo twierdzę, że nic takiego nigdy też nie było, bo też wiem, że ma tam ktoś tam swoich tam przyjaciół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także nic takiego się nie wydarzyło, po prostu chciałem wam powiedzieć, żebyście przestali, kurwa, tam kręcić aferę. Sprawa jest załatwiona. Ja przepraszam, jeżeli ja po prostu w swoim zachodnioeuropejskim, latynoskim stylu zacząłem obrażać. Powiem teraz taką rzecz. Zacząłem obrażać rodzinę komuś. Rodzinę, co właściwie tylko było wyzwiskiem takim ogólnościowym. Teraz posłuchajcie jedną rzecz. Ostatnio teraz dostałem sprawę sądową za jedną rzecz, którą właśnie zrobiłem w tym kontekście, żebyście zrozumieli to jako metaforę. Ostatnio jedziemy do Malagi z kobietą, żeby sobie tam coś wypłacić, kurwa, tam bitcoina, nie? Teraz posłuchajcie mnie, kochani. Typ przechodzi na pasach przez ulicę w plecaku, nie? I dlatego tak samo niepotrzebne było to, co ja zrobiłem. Tak samo jak i w kontekście tym, co się stało potem. Słuchajcie. Przechodzi facet, kurwa, na pasach, nie zatrzymując się. Moja kobieta, kurwa, samochód jakby zatrzymała. I facet mówi do niej, ich de puta, nie? Czyli ty córko kurwy i tak dalej. Znowu muszę jakieś, kurwa, tych wariatów, kurwa, lesu, K1 i tak dalej. Słuchaj, mordo, ty to nie dasz rady ze mną, nawet jak będziesz 20 lat robił te K1. Daj sobie na luz. I teraz tak. Facet mówi ich de puta do niej, nie? I bije w maskę samochodu na pieszych, nie? A ona jakby zahamowała tym autem i tak dalej, wszystko jest okej. Okay. Ja wyskakuję z auta, mówię do typa, słuchaj, do kogo ty, kurwa, mówisz, córka kurwy, nie? A on mówi do mnie, do ciebie, synu kurwy. No to mu zajebałem na pizdę, kurwa, jego okulary odleciały tam z 2 metry, kurwa, w takim naprawdę, takim toksycznie, kurwa, wolnym tempie, tak samo jak jego plecak i tak dalej. Po czym ja, kurwa, odchodzę i on, kurwa, za mną, ty synie kurwy, ty synie kurwy, ty synie kurwy. Zaraz, kurwa, cię podam na policję, nie? Ja mówię do niego, stary, no jeżeli ty nie chcesz, żebym jeszcze raz, kurwa, ci coś zrobił, kurwa, bo zaraz się to znokautuje, nie? To odpierdol się. Na prawo i na lewo ludzie, kurwa, to filmują i tak dalej. Prawdopodobnie będę miał właśnie z tego tytułu teraz sprawę sądową, więc racja jest taka, jebać to, kurwa, żeby komuś tam obrażać kogokolwiek i tak dalej, bo nawet ja wyskoczyłem, kurwa, z auta. Jak ktoś powiedział mi taką rzecz, tylko też musicie zrozumieć, że, kurwa, ja siedząc przez tyle czasu tu i będąc odizolowanym od wszystkiego, kurwa, przez tyle lat, trochę też może straciłem dystans jakby do niektórych, pozwalać ludziom za mnie rozmawiać i tak dalej, także pozdrawiam z tej strony, nie, wszystkich normalnych. Tak czy siak wszyscy ci, co się tutaj śmieją i tak dalej, to i tak to się sam na sam, czy w jakimkolwiek, kurwa, innym kontekście, to i tak się źle skończy, także po chuj mi jakieś, kurwa, kasowanie jakichś ludzi, tylko chodzi mi o to. Że niektóre zachowania, niektóre wypowiedzi mogą się nawet w realu bardzo źle skończyć. No to nawet Ali mnie pytał ostatnio, no miałeś to nagrane. Ja mówię, jak ja mam to mieć nagrane, kurwa, typ uderzył w maskę samochodu, kurwa, wyskoczyłem za nim i tak dalej. Zajebałem typowi, kurwa, na pizdę i tak dalej. Także nie ma co się kłócić o tego typu błahostki.
Zwłaszcza, że my się nie znamy wszyscy i tak dalej. Zostawmy to po prostu w pizdu już. Także pozdro serdeczne, wszystko jest ok. I jak ktośkolwiek to ujmie, że my nie musimy nic. Chodzi tylko o to, żeby wszystko było po racji, bo ja tak samo się denerwuję, jak ktoś jest kurwa nabuzowany i ktoś się po prostu zachowuje niekulturalnie. A ci, co się śmieją, to niech przyjdą, jak ktoś będą chcieli. No wszystko mamy załatwione i tyle. Ludzie, ja mam kurwa siwą brodę, kurwa mam 40 lat, kurwa. Ja nie mam ochoty całe życie kurwa się kłócić z jakimiś ludźmi, nie? I obojętne kto, co, do kogo dzwoni, czy cokolwiek, koniec dnia, to ja za to odpowiadam. I robię kurwa swoje, no i tyle. Tylko bardzo bym was prosił, nie? Że jak ja teraz na przykład jutro czy pojutrze do Polski przylecę, nie? Żebyście sobie tutaj, może tutaj ci ludzie, co tutaj tam patrzą i tutaj coś komentują i tak dalej, nie? I robią siebie jakichś kozaków i tak dalej, żebyście tam się z ręką w nocniku nie obudzili przypadkiem przez to, co tutaj wypisujecie, nie? Człowiek mówi o normalnych, kurwa, życiowych sprawach. Całe życie był normalny i tak dalej i się nauczył jakby też jakby sposobu bycia, kurwa, w Polsce i tak dalej, nie? Będąc, kurwa, za granicy. I właśnie tylko to chciałem dzisiaj wytłumaczyć, że po prostu za granicą, czy w Niemczech, czy we Francji, ludzie obrażają matki, ludzie obrażają kobiety, ludzie mówią, świk dajny muta, rucham ci matkę nawet, nie? A nie syn kurwy, tylko mówią, kurwa, świki dajny muta, dłuchendzun, nie? Więc jeżeli jesteście kumaci i tak dalej, to proszę nie pozwalajcie sobie na to, że kurwa, wiecie... Nie będzie żadnego fitu z żadnymi intruzami i tak dalej, to tamto będę cisnął do końca. Chodzi tylko o to, że za dużo wspólnych ludzi znamy, no. Tu. I teraz ja powiem oficjalnie tak jak myślę, dajne muta blist, du kleine Hundesohn. Deine Mutter bläst, du kleiner Hundesohn, der geschrieben hat gerade, dass ich irgendwelchen Leuten Franzus mache. Deine Mutter macht Franzus, du kleiner Bastard. Ganz einfach, wenn du so mit mir reden willst, dann reden wir zachodnio. Weißt du, was ich meine? Gadaj ze mną po polsku, gadaj ze mną, kurwa, normalne rzeczy, kurwa, to idziemy po polskich zasadach. I wtedy ja, kurwa, respektuję przez to, że ja w polskim języku, kurwa, zarabiam pieniądze i w polskim języku, kurwa, robię muzykę i tak dalej, to ja się trzymam, kurwa, polskim, tak? Ale jak chcesz, kurwa, ze mną gadać jak kanakę i chcesz ze mną, kurwa, gadać, kurwa, kto tutaj, kto Romu robił, bla, to ci pokażę, co się będzie działo, więc einfach, bastard. Także ktokolwiek do mnie przyjdzie normalnie jak gość i powie: słuchaj, zrobiłeś tak, 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 zrobiłeś to, 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 to wtedy ja przeciwstawię to, co ja ze swojej strony widzę, co nie było w porządku i tak dalej. I wtedy jest jak jest, nie? Ale nie bawcie się w nasze zagrywki, nie bawcie się w sposób nasz załatwiania jakichkolwiek spraw i tak dalej, nie? I bądźcie po prostu zawsze fair, bądźcie wy też eleganccy, nie tylko jako słuchacze i tak dalej, ale nie róbcie się kurwa na bandziorów i tak dalej, nie? I też jak obrażacie kogoś, kogo na przykład na chwilę obecną nie ma i tak dalej, to też sobie zadajcie 2-3 razy pytanie i policzcie do 10, wiecie o co chodzi? To też trzeba szanować, nie? Nie można tak po prostu z dupy kurwa obrażać ludzi na prawo i na lewo i tak dalej, bo też nie każdy kurwa spadł z kozy, wiecie? Żeby też to było jasne, nie? Nie, bo świat się nie kończy tylko i wyłącznie kurwa na Warszawie, czy na Polsce, czy na Kijowie, czy kurwa na Stokholmie, czy cokolwiek. Trzeba zawsze kurwa mieć to wszystko na oku, nie? Zawsze trzeba być jakby w miarę jakby taki respectful, wiecie o co chodzi? Nie można tak tam, gdzie dupa popadnie, gadać i tak dalej, nie?
Książki wyślemy, jak kurwa te książki wyjdą, stary, wiesz co chodzi, to ty tam się trochę tam zorganizuj i tam poczekaj sekundy, ja nie jestem od wysyłania kurwa na magazynie do kurwa detalisty czy do odbiorcy bezpośredniego i się naucz po prostu z ludźmi rozmawiać, wiesz co chodzi. Fester, braciszku kochany, no wszystko wiesz, ty wszystko kumasz, tak jak 90% ludzi normalnych, tak jak mówię. Było nie obrażać tam rodziny. Tak jak mówię. Było nie obrażać tam rodziny. Tak jak mówię. Było nie obrażać tam rodziny i tak dalej, nie? Ale tak samo nie. Było nie obrażać tam rodziny i tak dalej, nie? Ale tak samo nie. Co będzie w boksie, będzie zajebisty content w boksie, przepraszam was. Emir BLN 361 Berlin City. Ali, wyślij mi jeszcze raz tą. Tutaj nie ma żadnego bicia. Pozdro dla TPS-a. Ja powiedziałem wtedy, 2001 rok to był. Byliśmy tutaj wszyscy aktywni, kurwa, w Marbella. I wtedy powstało nieporozumienie. Ale ogólnie mówiąc, żebyście wy jako fani, czy jako ludzie, co słuchają hip-hopu, jak ktoś tak się odzywa, czy mówi jebać się, to w naszych kulturach, tak jak mówię, Joey Star, Supreme MTM, Supreme Nektamer, to się nazywa, nie? Supreme Nektamer znaczy Supreme ruchać ci matkę. Nie róbcie się też takich przerażliwionych na jakieś kurwa zaczepki osiedlowe, czy kurwa uliczne, nie? Ja ważę 100 kilo, kurwa mam 22 centymetry, kurwa w gaciach. Ja nie mam z nikim problemu i tak dalej, jestem pewny siebie. Nikogo nie zaczepam, od nikogo nigdy nic w życiu nie chciałem. Ale niech mi też nie mówią, że mnie pierdolą, czy że mnie jebią. Koniec tematu. Wyjaśniliśmy sobie, wszystko jest super. Życzę mu kurwa dalszych sukcesów. Uważam, że jak chodzi o uliczny rap, to prawdopodobnie z tych... Prawdopodobnie z tego prawidłowego ulicznego rapu to jest jeden kurwa z liderów. Nie? Ale o innych to mnie nie pytajcie, czy tam intrus, czy tamte, to mnie nie interesuje. Tutaj w przypadku... Koniec tematu. Fester, pozdrawiam cię brat, niedługo się widzimy na 100%. Pozdro, piję wasze zdrowie. Ja dzisiaj miałem do Polski przyjechać, tylko że po prostu ktoś z mojej załogi nie miał paszportu. A, czekajcie. Yeah.